Jak my mamy się tam dostać? Nie wiem. Ale to jest po prostu świetne w tej grze, no to jest super. W Minecrafcie sobie popływasz, to nie? Tutaj... Czekaj, to teraz mnie nauczy jak się zabić, to wtedy może nas gdzie indziej... Nie, no super nas zespawnowało, ty. Świetnie, ale czemu ja do ciebie nie mogę strzelać, no? Spację... Czekaj, ale nie, na serio, czemu ja nie mogę? No nie, jaką masz obwódkę wokół mnie? Jaką masz obwódkę wokół mnie? Czerwoną. Co wciskasz? Spację, co nie? Nie. Ej, dobra, bo jak mam nagrywać w sumie, no to... Możemy jeszcze raz, co nie? Okay. Ale jest zapisany najlepszy spawn w tej grze. Nazwę to Factorio hashtag zero. Okay, mi się wydaje. Mam tremę, w sumie nie wiem jak zacząć odcinek. Boję się. Dobra, to 3, 2... Czekaj! Co? Mówię, że nie tak głośno. Dobra, możemy zaczynać. Dobra, to 3, 2, 1. No wiesz, zacząłem nagrywać już wcześniej, ale dobra, mieszka z tym. Witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku z nowej serii na moim kanale z Factorio, a ze mną jest... Jastrzom Games, witam. Ja trochę emocji byś włożył w to przywitanie. Jakoś bardziej by się lepiej przywitał. Ale dobra, na samym początku chciałbym przeprosić bardzo moich stałych widzów za to, że byłem nieaktywny przez... ponad rok, w ogóle się nie odzywałem, nie miałem żadnej aktywności. Niektórzy mogą stwierdzić nawet, że mój kanał już wtedy umarł, ale powracam z nową serią, z nową grą i jeszcze nie wiadomo czym, ale na pewno ze starą ekipą. Ze starą ekipą, czemu by nie, ale zawsze stara to najlepsza ekipa. No i przepraszam bardzo za to chamstwo z mojej strony. Możliwe, że nagram o tym... na ten temat odcinek, ale nie wiem, czy to zrobię. Jeszcze pomyślę, a teraz nie przedłużając, nie będę żulił o suby, lajki, lecimy dalej. Zaczynamy od wykopania węgla, co nie? No, ja już stawiam tutaj... Nie stawiaj maszyny. Ej, ja czekaj, przez przypadek postawiłem. Dobra. Czemu mi usunąłeś maszynę? A, to twoja, przepraszam. Myślałem, że to moja. Weź to ustaw jakoś. Dobra, i tutaj ja wsadzę... Chodź. Ty weźmiesz swoją maszynę i postawisz tutaj na żelazie. Tylko tak, żeby cztery jakby kwadraciki zajęła. Tam okay. Gdzie są cztery kwadraty. Dobra, widzę. Dobra, no, a czekaj, weź tam, to potem lepiej. Wrzucaj tam węgiel. Jak spokojnie, węgiel. Mam przegrane w tą grę ponad 100 godzin. Dobra, to ja stworzę skrzynkę na węgiel. Tutaj będziesz... Dobra. Pod altem, jak klikniesz alt, to ci wyświetla w skrzynkach, co się dzieje, wiesz? Okej. Okay. Tylko będziesz musiał mi dać trochę węgla, bo bardzo potrzebuję. No tutaj podchodzisz do skrzynki, bierzesz, nie? A, bo ty już stworzyłeś, dobra. Działają tutaj osiągnięcia, czy nie? Tak, działają, normalnie. Bo jest takie osiągnięcie, musisz stworzyć maksymalnie 50 rzeczy w całej grze. No to ten, jak grasz z dziesiątką osób, to... Tak, ale słuchaj, tworzysz, jak to się nazywa, ta maszyna przetwarzająca rzeczy, nie wiem co to jest. Znaczy to i tak będziesz musiał stworzyć więcej rzeczy, jeżeli chcesz ukończyć tą grę, po prostu musisz grać z kimś. Nie, moim zdaniem jest to nie, po prostu jak masz tą maszynę, co ci tworzy rzeczy, to po prostu wrzucasz do tej maszyny i ona ci wszystko robi. I to jest takie bardzo czasochłonne i w sumie nudne, tak, nie żeby coś. Masz trochę drewna? No. Dobra, ja też mam. Drewno tam... Kopiesz po prostu. Czego potrzebuję? Płytki. Żelaznej płytki. A co chcesz zrobić? Ty już badanie rozpocząłeś? No czy tak, no, ale to i tak nie rozpocznie, dopóki nie postawimy laboratoriów. Aha, bo ty w tym zacząłeś. Dobra, to pod te było, jak się nie mylę, no. Automatyzacja. Trochę przyspieszymy produkcję. Pierwsze najważniejsze jest. Tak, trochę przyspieszymy produkcję węgla, bo to po prostu bardzo powoli idzie. O, już. Że to węgiel to tam akurat wiesz, niepotrzebną za bardzo. Tylko że to działało przez jakąś chwilę, nie? Potem to się robi taśmociągi i tyle przez tą automatyzację. Tak, taśmociągi w sumie te podajniki, łapki, no. Jak to niektórzy mówią. Dobra. To co możemy teraz zrobić? Miedź. Potrzebujemy miedź, tak. Dobra, to ja pójdę na miedź w sumie. Mam drewno. No weź to zamiast tego węgla tutaj, to weź to postaw na miedź po prostu. To nie potrzebujemy aż naprawdę. No właśnie chciałem, ale w sumie widzę, że muszę mieć kamień i żelazo, a to jest... Nie mam jeszcze tego w każdym razie. Mówię, że było większe zrobić ten surowce. Złoża surowców.
Właśnie tak. Znaczy to by było bez wyzwania tak naprawdę. Jedno takie wielkie złoże to chyba nie jest takie bez wyzwania, tak mi się wydaje. Z jest, bo tutaj na jednym złożu to możesz przegrać całą grę, a tak to będziesz musiał szukać tych złoż. Czy ja miałem kiedyś milion i 7 milionów, w sumie nie narzekam. No właśnie, a tutaj masz 700 tysięcy żelaza, nie? To jest mało w sumie, ale... To nie jest pociągowy raj, to jest domyślna w sumie i... Tak, wszystko domyślne tutaj daliśmy. Szkoda, ja bym naprawdę dał więcej potworków, ale okej. Okay. To może w drugim sezonie. W drugim sezonie z Factorio. Jak się ludziom spodoba, to czemu nie? Dokładnie, a czemu by nie? W sumie czemu miałoby się nie spodobać? Mam nadzieję, że głośność i dźwięki z Factorio będą odpowiednie i dobre. Tak, najwyżej to poprawimy po drugim sezonie. No, dogramy po prostu to. Po prostu będziemy dogrywać. Tak. Usuniemy całkowicie głos. Dobra, to na razie w sumie czekamy, aż się trochę więcej żelaza zrobi. Aż się trochę płytek przetopi. Tam postawiłeś ten? Piecyk? No właśnie piecyk nie, idę go postawić. Tylko potrzebuję trochę węgla, widzę, że ten węgiel to tak długo idzie i topornie. Musisz dać węgiel do... maszyny górniczej z węgla? Wydobywającej węgla? Jak to się nazywa? A, wiertnica górnicza. Wiertnica. No dobra, to tutaj się wsadzę, dobra, okej. Okay. Tutaj się wsadza, no nie wiem gdzie się wsadza. Próbowałem wsadzić węgiel w wydobyte. Dlaczego nie działa? A w sumie możesz chyba postawić, to po prostu jako magazyn będzie. Elektryczna wiertnica, także od razu ją robimy, nie? Także tych za dużo tych spalinowych nie robimy, nie? Tak. Osiągnięcia, czekaj, gdzie tu są jakieś osiągnięcia? Cześć i dzięki za ryby. Aha, okej, okay. Czekaj, co ja mam zrobić? A co, ty będziesz robił osiągnięcia? Nie, jest takie osiągnięcie cześć i dzięki za ryby. Nie, na serio, mnie intryguje to osiągnięcie, zrób chyba tylko 100 rzeczy. To się nazywa leniwy coś tam, leniwiec. No. Czemu nie możemy stworzyć tych przetwarzaczy, bo to chyba one są dopiero dostępne? Po tak, technologii dopiero. Automat montażowy, albo, nie, albo ten, dobra. Technologię, automatyzację trzeba zrobić. Tak, tylko ja, dobra, zapomniałem, że w ekwipunku mogę sobie druty robić. Aha, okej. Okay. Wezmę sobie. Daj mi jakieś zajęcie, bo się nudzę w sumie, nie mam co robić. Też ty wszystko tu robisz. Aha, dobra, to czekaj. Znaczy w sumie to na razie to nie ma co robić za bardzo. Czekaj, ja wiem, mam plan. Możesz pochodzić po drewno pozbierać, bo nam się przyda całkiem sporo. Dobra, ale my w sumie teraz tak... Robisz te płytki, czy nie? Znaczy karty... Ja stworzę nam od razu już tego... prąd. Wiesz co, wydaje mi się, żeby na przykład ten... zdobyć to osiągnięcie, to ty byś w ogóle nie mógł tworzyć nic. No, chciałbyś zrobić tylko to jedną technologię, stworzyć tą maszynę, która ci tworzy rzeczy i w sumie tylko za jej pomocą wszystko robić, a to jest koszmar taki bardziej niż gra. No. To jest jak ktoś gra w Dark Souls i w sumie robi to dla zabawy, to nie jest dobrze. Nie mów. Nie. Masz Dark Soulsy? Nie. Mam w sumie i nawet mam Lords of the Fallen, to jest takie polskie Dark Souls. Nie wiem czy kojarzysz. Chyba nie powinien, ale nie. A może? No, w sumie. Możesz też taśmociągów dużo porobić w sumie, też się przydadzą. A, bo my już możemy to robić, a to nie jest dopiero po technologii. Tak. Nie, taśmociągi możesz od razu. Powiem ci tak, ta gra jest naprawdę fajna i intryguje. Tak. Ta gra jest po prostu taka... Minecraft, tylko że lepszy. Znaczy w sensie... Znaczy wiesz co, Minecraft to jest co innego. To tak, nie można porównać. To tak jak ktoś porównuje Terrarię do Minecrafta, takie... Ty, gdzie jest węgiel? Ty daj mi jakiś węgiel. A dobra, czekaj, to ci dam. Trzymaj. Czekaj, jak to się rzuca? Kontrolem? A nie FM? FM chyba mi się wydawało. Dobra, czekaj. Masz tu skrzynię, poza... w sumie. O, nieźle. Nie, to nie, weź to. Ej, bo ona musi sama siebie ładować. A w sumie, dobra. Ja tu wiem, nie, czekaj, dobra, nie, bo ja mam plan, dobra, czekaj, stój, spokojnie. Zrób podajniki, taśmy ciągnij po prostu. No, nie mam jak, bo ktoś mi zabrał żelazo. Znaczy w sumie... Co my potrzebujemy tutaj? Trochę więcej żelaza. Mi się naprawdę wydaje, że raz któryś z nas co jakiś czas szybciej biegnie. Raz ty, raz ja. Nie wiem, może dlatego, że ten serwer nie wyrabia czy coś. No nie wiem, pamiętasz jak do siebie strzelaliśmy, no to w sumie ja biegłem szybciej od ciebie, nie wiem czemu. Znaczy, bo ja tam wtedy stawałem, bo to żeby strzelić to trzeba chyba stanąć?
Aha, nie wiem. No dobra, w każdym razie gramy razem, to nie będziemy do siebie strzelać, ciągle nie, no chyba, że taki będzie serwer specjalny. 500 osób tak. Na jednym kanale i w sumie na serwerze i będą do siebie strzelać. Dobra, czekaj, okay. Nie wiem, co ja ty... robię elektryczną wiertnicę, a ty rób taśmociągi do tego, do boilera. Do kocioł parowy. Tutaj jest kocioł parowy. Co moim zdaniem musimy jak najszybciej odkryć technologię... Co ty zrobiłeś? Co to jest? Nie, oś... co ty robisz? Co czekaj, patrz, poczekaj. Sprawdź, tylko że to działa. No dobra, bo... to działa, ale my tego nie potrzebujemy. A poza ale... tym to też potrzebujemy. Już, czekaj. Nie no. Czemu nie mogę? No co ty mi tutaj robisz? Zrób taśmociągi po prostu. Zrób taśmociągi. Tyle. Ty proszę cię, zrób taśmociągi. Dobra, będę robił taśmociągi. Czekaj, jak się zaopatrzało węgiel te podajniki? One same się zaopatrzały. Tylko teraz nie mogę tego zrobić. Jakie podajniki? No podajniki nie, też. Nie, bo podajniki były elektryczne też. A ty zrobiłeś spalinowe. No wiem, ale spalinowe. Jak się tam dawał węgiel? Bo ja w nie wciskałem i mi nie działało. Nie podawało węgla. Może ty dałeś tam, gdzie on oddaje, jakby. Nie, no dobrze było. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ty dobrze zrób taśmociągi, proszę. Dobra, robię te taśmociągi. Ty, słuchaj, ja mam 100 godzin w tą grę. Ty nie podskakuj. Jak to masz? Nie masz 100 godzin. Poradniki się nie liczą, co? Dobra, słuchaj, gdzie ja to mam dawać? Ty tam masz? Daj to, daj mi. Bliska, no daj! No daj! Co? Daj z pięć! Czekaj, to daj najpierw ten... Albo dobra, sam sobie zrobię skrzynkę. Dobra, to jest nasza skrzynka, nie ruszamy jej. Masz, to są moje wszystkie w sumie. 4! Ale się wysilił? Słuchaj, a nie lepiej by było, że... Czekaj. Nie, ja jestem znawcą, ja mam 1000 godzin w tej grze. Elektryczna wiertnica górnicza to... nie potrzebowała technologii? Halo. Nie. To jest bez sensu. Nie, żeby stworzyć nie, no... prąd, musisz mieć ten. Technologię. Mówię ci, że mam 1000 godzin w tej grze. Dobra, niech ci będzie. Ja wiem wszystko o wszystkim. Chociaż nie, może nie. Dobra, dobra, to znaczy wiesz co, w sumie jedyne rzeczy, jakie nie ogarnąłem w tej grze, to są te takie specjalne moduły. Ja naprawdę tego nie rozumiem, jak to działa. Nie, moduły są akurat proste, naprawdę. Zaraz ci pokażę. No wiesz które? Te z tym żółtym i czerwonym kablem. Tak. Mhm. A no to dobra, no to... O to ci chodzi, to ja też nie wiem, co z tym chodzi. Ja myślałem, że o moduł jeszcze szybkości chodzi, tak dalej, wydaje nie, mi się. To, nie, to jest akurat łatwe i fajne. Moim zdaniem powinien zostać zwiększony zasięg. Czekaj, bo ty tam widzisz, nie? Jak ty, widzę, no i w sumie najszybciej... Chociaż nie wiem, mogę skręcać w dół. To ja biorę od dołu, ja jeszcze tutaj od dołu lecę. Okej. Okay. Tylko wiesz, w końcu nam zabraknie... Aj, tworzyłem ten płot. Nie, tam węgla nam się nie zabraknie. Nie zabraknie, chociaż... A nie, ona rzeczywiście powoli robi te rzeczy. Nie, zatrzymuje. Tylko doprowadzić musimy węgiel. W sumie to czemu? Czekaj. Co? Czemu? Czemu ja to tak zrobiłem? Nie wiem, jesteś znawcą. Cicho. Czekaj. Co ty robisz? Co to było? Haps. Z drugiej strony. Co ty robisz? Tak będzie po prostu oszczędniej. O jedną, nie, o dwie. O dwie będzie osób. O trzy nawet. Nie, o jedną było do góry. A dobra, bo jeszcze z drugiej strony, jeszcze z drugiej strony. Nawet o cztery. Co ty tutaj już go popiłeś? Czemu on jest taki zepsuty? Przecież panek wjechałem na niego. Pobiłeś go. Nie wierzę. W sumie, ale wiesz co, to mnie intryguje na przykład, żeby zrobić elektryczną wiertnicę górniczą, musisz mieć prąd. Ale żeby zrobić taśmociąg, nie musisz mieć prądu. No nie, bo taśmociąg na chomika. Ty, ale tutaj... A, tak? A jak karmisz chomika? To co to jest za chomik, którego nie... Sam się karmi, on je ziemię. Jak to nawet nie wiadomo, czy ziemia jest. A nie, czekaj, to jest piasek chyba. Ziemię to mamy... Piasek. To tutaj mamy trawę. Ja wiem, co mówię, naprawdę. Ja miałem 1000 godzin. Powiem ci jedno. Nie lepiej byłoby zrobić tą kopalnię wyżej, a tutaj tylko rurę do wody doprowadzić? Czekaj, ja to zrobię. O czym ty mówisz? Ja wiem, nie co... Nie psuj! Nie... Co ty kombinujesz? Ja wiem, co ja robię. Będziesz szybciej... Nie, bo to musi być przy wodzie. Nie, no rurę prowadzę. Ale po co? To będzie przy... Bo rura kosztuje pół płytki.
Nie, jedną. Ale to będzie brzydko wyglądać. A taki taśmociągcy idzie przez całą mapę ładniej. Nie, tak. A, bierze słowo. A w ogóle nie, ty, nie tak, nie tak. Bo możesz robić takie jakby rury w ziemi. Czekaj, daj mi 10 rur. No tak, tylko że nawet nie mam tyle. To masz wszystkie praktycznie, które ja mam. To możesz zrobić. No dobra, bo ty o estetykę dbasz. Patrz, bo tutaj robisz takie jakby dziury w ziemi, nie? I to tam... Widzisz, tutaj jest miejsce dalej. No wiem, ale to kosztuje 10 rur. I w sumie to jest chyba równoważne, jakbyś 10 rur postawił. Ale nie wiem, czy no, to ma... No dalej postawiasz ten taśmociąg, skoro już tam chciałeś postawić ten bojek. Dobra, tam. Czekaj, no to... Ile potrzebuję? No jeszcze te płytki. Węgla zaczyna zaraz brakować. No dlatego musimy jak najszybciej to postawić, ale nie, bo... się musisz bawić. Ja się nie bawię. To tobie estetyka, estetyka rur przeszkadza. No bo mi przeszkadzała, bo jak już robisz, to dobrze. Taśmociągi nigdy nie są złe. Taśmociągi to mój najlepszy przyjaciel. Dobra, to gdzie chcesz postawić te bojlery? No w sumie jak najbliżej, co nie tego coś postawiliśmy. Jeśli by przydało... Znaczy, czy ty usunąłeś przydało... cały taśmociąg? Tak, bo jakby się przydał ten, na środek bazy jakoś, a nie wiem gdzie będzie na środek bazy. Czemu na środek bazy? No bo będzie szło do każdego miejsca i tak będzie musiała dojść ta To nie, to już wiesz co, to już lepiej postawić po prostu słupy, a nie na środku mapy, bo to będzie trochę przeszkadzać. No dobra, no to postaw tam gdzie... Co ja robię? Nie wiem, ale to było bardzo inteligentne. Czekaj, bo się zgubiłem, dobra. Dobra, działa, podłączone. No kurczę, ja bym wiesz co, postawił jeszcze jedną kopalnię tutaj, bo to strasznie powoli idzie. Znaczy to idzie szybciej na tych, na... ale nie spalinową, nie rób spalinowej. Bo spalinowej potem i tak będziesz musiał zniszczyć, a ty z mapy. Dobra, słuchaj, wiesz co, postaw ten taśmociąg co miałeś i jak najdalej, tutaj gdzieś. Czekaj, mogę. Okej, okay. Dobra. To idę po prostu w prawo tam. Co? Stworzyłem oznaczenie? Stworzyłem oznaczenie, ale. S. A co to znaczy? Jak wejdziesz na minimapę, to możesz postawić oznaczenie. No po co to? A co? Tutaj ma postawić, tak? No tutaj bym postawił w sumie. No ale już nie ma oznaczenia. Bo usunąłem. Tutaj, o. Czekaj. Elektrownia? Masz ten boiler? Tak, mam boiler, ale w sumie jeszcze myślałem, żeby wybudować jeszcze jedną rurę. I w sumie można to postawić. Ty jesteś rura. A później będziesz chciał dostęp do wody, a ja powiem, nie ma dostępu. Nie. Rura nie daje dostępu. Chyba, że jesteś hydraulikiem. Dobra, no dobra. I teraz patrz, teraz patrz. No dobra, jeszcze nie patrz, ale byłem blisko. Haha, to przecięcie. Dobra, węgiel rusza. To, dobra, tutaj musimy dostawić ten taśmociąg. A to już dostawiłeś dobra. Tutaj? Tak, mam. Już dostawiłeś, okej. Okay. Już jest, dobra, już git. No, ten podajnik sam w sumie się zasila. No tak, 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 bo no, ale... on jest na energię. On jest na węgiel. Aha, bo ja wziąłem na ten energię, masz rację. Tak, bo ty myślałeś, a co ty myślałeś, że spalinowy wziąłeś, tak? Tak, tak, tak. Bo aha. Wiesz co, żółty to jest ten najstarszy w sumie, którego już później nikt nie używa. Ja zawsze myślałem, że to jest ten na węgiel. Nikt nie używa tych brązowych, nawet ich nie widziałeś. No tak. Dobra. A kto go później używa? No, no nikt. Trzeba stworzyć kolejne elektryczne wiertnice. Jak coś. Dobra. W zamian za te spalinowe. To dobra, postawię skrzynkę na śmieci i ona będzie tutaj. To jest skrzynka. Co ty robisz? Aha, dobra. To jest skrzynka na śmieci, jak coś. Okej, tylko teraz tak, brakuje mi żelaza i to bardzo dużo. Jak coś, to na skrzynkę na śmieci też strzela C i potem ona się niszczy i ci zostawia wolne miejsce jakby. Czekaj, mam inny pomysł tutaj. Siup. Czemu? A nie, czekaj, jeszcze nie tak, inaczej. Tak. Żeby ten węgiel, co tu mamy, szedł dalej, a on sobie tylko podbierał. No dobra, w sumie. Albo coś może było, dobra, no jak chcesz. Siup. Znaczy, w sumie ja bym wolał, żeby ten, żeby jakiś inny, inna wiertnica robiła drugi węgiel, bo to musi tutaj, na pewno tutaj musi być węgiel, bo wtedy inaczej nam zasilanie wszystko padnie. A weź zobacz, czy tutaj huta może być, masz na minimapie. Gdzie?
Czemu tutaj huta? Ale w sensie jaka huta? Czekaj, jak to się nazywa? Piec, kamienny piec, bo to w sumie tak to się nazywa. Znaczy nie, no to się stawia tak, czekaj, w ogóle dlaczego to postawiłeś tutaj? No popatrz, tutaj bym postawił w sumie tą spalinową i ona by szła do tamtego węgla i tam by się łączyły i by się spalały. Nie, no patrz, się po prostu robi, daj mi tą spalinówkę, no dobra. Patrz, się po prostu robi tak, stawiasz tak i do tego stawiasz tak. I tutaj po prostu musisz węgiel dostawić. No wiem, ale no nie lepiej jakby to żelazo dalej szło, bo jeszcze wtedy wiadomo jakieś inne te miksturki i takie inne fajne rzeczy będziemy robić. Czekaj, bo nie rozumiem twojej koncepcji. Bo i tak później będziemy musieli tworzyć te eliksiry. Ale to tylko rudę tylko wydobywa stąd. Rudę od razu przetapia. Ale niech ta ruda idzie dalej i tutaj będzie więcej piecy niż jeden. Po prostu szybciej będzie. Znaczy nie, bo to... Znaczy, bo to jeden piec odpowiada jednemu wietu. Nie musi. Możesz powiedzieć. Około 1,25 jest, także i tak się zapełni, a wiesz. Aha, wiem, o co chodzi. No ale to więcej hut dostawimy. No to dobra, nie wiem. To postaw ten węgiel, żeby tutaj szedł w sumie, bo to już tak bez sensu ruszyliśmy, to niech idzie dalej. Okej. Ale jak nam będzie brakować węgla, to trzeba będzie przebudować wszystko. Będzie brakować ile? 182 tysiące, ty mi nie mów, że będzie brakować. My tutaj wszystko zaplanowaliśmy, wszystko. Ale... Dobra, niech się będzie. Tylko nie mam żelaza, okej. I to na razie tyle. Aha. Dobra, to fajnie, budujesz już. Co mi podbierasz? Ja miałem tutaj wziąć jedną płytkę. Jedno, no to ja wziąłem 3 sobie. Ty słuchaj, wzięliśmy wszystko jako normalne, co nie? A jak popatrzysz na mapę, to zanieczyszczenia są ogromne. Jak na jedną tą hutę w sumie? No czekaj, jedną hutę. Jedną czy dwie? Ta u góry jeszcze działa, czy nie? No patrz, jakie ogromne zanieczyszczenie mamy. A ja nie wiem, czekaj, gdzieś to się sprawdzało. Na minimapę wchodzisz i takie czerwone to są w sumie zanieczyszczenia. Okej, bo ty to chyba, ja jakoś to wyłączyłem. Musisz kliknąć na to czerwone. A, dobra, widzę rzeczywiście. Ujo, co tu się stało? Zaraz tu wyskoczą te cosie. No, zniszczą nas wszystkich. Właśnie, teraz tak, musimy ustalić, czy lecimy od razu na lasery, czy na broń palną? Bo moim zdaniem lasery są lepsze. Na broń. Okej, potrzebujemy tak. Daj mi żelazo, daj mi więcej żelaza. Jeszcze więcej żelaza i będzie git. Jeszcze tak 3 żelaza. Jak tam odcinek... Nie wiem w sumie, o której zaczęliśmy w ogóle nagrywać? Nie wiem, ja mam 23 minuty. A, no to z tymi moimi wszystkimi początkowymi pomyłkami będzie chyba u mnie 20. No to jeszcze 10 minut można nagrywać kolejny odcinek. Znaczy ten odcinek. I ty bierzesz to trzy razy? Nie podbierać, złodzieju jeden. Dobra, ile potrzebujesz masz? Już nie potrzebuję, już sam sobie poradziłem. Przecież nawet nic nie doszło. No lol. Przecież ja dołożyłem 6 i było 6. No czemu to kradniesz? Bo potrzebuję. Zostaw to. Jak się napełni, to wtedy możesz wziąć. Nie no, żartuję, weź tam. Tak, dobra, się napełni, to tu puf. I teraz sobie wezmę. Weź tam tą wiertnicę, co tam masz, to już schowaj do tej skrzynki na śmieci. A ty widzisz, co w sumie mam, czy nie? Ja ją oznaczam może na mapie. Skrzynka na myśli. Napisz skrzynka przecież z kropką, zostanie zapamiętany na zawsze. Skrzynka na śmieci, oznaczenie skrzynka. Zobacz sobie na mapie, jaka fajna. Ty, a to tak można zaznaczać? Tak, tylko tam musisz dać ikonkę sobie. A to nie zła ta ikonka. Ja myślę, że to jakaś malutka będzie, a to jakaś wielka, nie? Nie no, słuchaj, jak oddalisz to w sumie taka mała jest, tylko musisz tak mocno oddalić mapę. Aha, okej. Kamień tutaj jest w sumie na górze i tutaj po boku. Dobra, kamień nam starczy ewidentnie. Klifów za dużo mamy. Nie wiem, podejrzane. A więc coś dziwne, że jak na przykład... Czego? Halo? Wow. To zawiesiło serwer mnie. Serwer nie odpowiadał. No serwer nie odpowiadał.
się wystraszyłem. Mnie ciekawi to, że na przykład jak bardzo mocno wyjdziesz poza ekran, znaczy ten, poza mapę swoją początkową, tak nie wiem, 1200 kratek, nie wiem w sumie ile, nie znam się, to tam jest cała baza tych potworów. Widziałeś? Ja tego nie widzę. Ale musiałbyś porządnie wyjść. Jeszcze takie 3-4 twoje widoki. Nie wiem jak to A nazwa. Gdzie ty jesteś w ogóle? No masz mnie na mapie. Gdzie ty idziesz? Ty jesteś na środku. No ja sobie idę tam na dół. Szukam ropy naftowej, bo nam się przyda, nie wiem, nie mam jej. Tak, tak, teraz ropa naftowa. My nawet nie zaczęliśmy produkcji tego modułów. Ale ja muszę znaleźć ropa. Ropa, jak to się nazywa? Zielone pakietów jeszcze nie zaczęliśmy robić. Bo ja jestem Amerykanin i ja muszę ropa. Tak, ty chcesz ropa? Kurczę, nie powiem tego. A, ja chciałem coś powiedzieć. Lepiej nie, bo cię jeszcze zdejmą czy coś. Zdejmą mnie od razu, jak skończę nagrywać odcinek, nawet go nie wrzucę. Mnie zdejmą. Ja spoko, ja wrzucę. Będziesz zapamiętany. Nie bał się powiedzieć, co myślał. Dobra, laboratorium. Oj, trochę długo mi się będzie robiło. Strasznie dużo kamienia tu jest i miedzi. Strasznie mało ropy naftowej. To w ogóle nie ma, gdzie ty idziesz. Ona chyba jest na tym. A później będzie, pomóż mi wrócić, zgubiłem się. Pomocy. Nie, no jest minimapa, to się raczej nie zgubię. Jak zgubisz minimapę? Oja, nie, co tu się dzieje? Mówiłem ci, że jak wyjdziesz poza określoną ilość, to cię... Ej, czemu nie mogę... Pomocy! Ej, bo jak zginie... To zaraz zginie. Nie, jednak nie. Nie zginie. I do kolejnych idzie. Bo ja się nie boję. Bo masz naboje. Dobra, może się boję. Boję się. Dobra, ja się nie boję. Jestem niezniszczalny. Jedną na trzy kropki życia masz i... Ja idę dalej. Co z tą miedzią na górze? Jestem za tym, żebyśmy teraz zakończyli ten odcinek, póki żyje. Czekaj, da się to jakoś robić zapisy? W sumie, a jest zapis gry. Dobra, tutaj nie ma tej napy naftowej. To co, kończymy? Czekaj. Odcinek pierwszy. Jest okej. Dobra, to teraz tak. No to żegnam się z wami. Ty możesz zapauzować tą grę. Właśnie, tylko jaki przycisk? P? No właśnie P to jest przegląd. Czekaj, to opcja... Sterowanie. I pauza. Shift is... space. Coś nie działa. Shift space. Na pewno shift space? Na pewno opcję pauzowania ma tylko administrator, czyli w sumie ja. Tak, to na pewno. Ale mi ta pauza nie działa. Shift plus space. A spróbuj jedno, albo zmień sobie pauzę na P po prostu, chyba że pod P coś jest. No właśnie, pod P coś jest. Czego nie ma w grze? A produkcja pod P, dobra, to tam. To tam akurat nam nie jest potrzebne. Statystyki w produkcji, powiem ci tyle. No, to weź tam, zmień to na P po prostu, na pauzę. Będzie łatwiej. Już? No i guzik. Daj, spróbuj jeszcze raz. Czekaj, usunę statystyki produkcji, damy pod Q. Okay. No. Pod koniec. No nie, no wciskam P i nie działa. A lol. Bardzo dziwne. Coś mówię ci, daj escape, kliknij escape. No. To nic nie stało. Sterowanie, no. Pauza, P. Chyba, że to jest... Nie, no to jest bez sensu. No dobra, kończymy. Dobra, no to na razie. Żegnam się z wami, Harosmichu oraz... Jastrzop Games. Pozdrawiamy. Nawzajem.